Protesty w obronie pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Wszyscy wiedzieli, że ówczesny parlament postąpił niezgodnie z duchem konstytucji, natomiast nowa większość, większość Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc o tym, poszła jeszcze dalej. Ubezpieczenia w Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. W Nysie, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, odbył się protest przeciwko reformie sądownictwa. Organizatorem spotkania były środowiska opozycji. W tym celu grupa mieszkańców spotkała się pod budynkiem Sądu Rejonowego w Nysie. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie 3 miesięcy od tego terminu, a więc 4 lipca, w stan spoczynku przechodzą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej orzekać tylko w sytuacji, w której w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożą stosowne oświadczenie i przedstawią odpowiednie zaświadczenie lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska. Faktycznie oznacza to, że 14 spośród 55 sędziów Sądu Najwyższego odejdzie na emeryturę, w tym Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes sądu. Że waga tych wyborów jest bardzo istotna i chodzi o to, by mimo wszystko te listy skonstruować w ten sposób, by z Prawem i Sprawiedliwością te wybory wygrać. Grupka mieszkańców Nysy przeciwna tym zmianom przyszła, by wyrazić swój protest. Z mojego punktu widzenia tutaj nie ma sporu interpretacyjnego, bo w Konstytucji jest wprost zapisane, że ta kadencja trwa 6 lat. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska już pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu niezgodnie z przepisami prawa wprowadziła nowy skład Trybunału Konstytucyjnego, co miało pozwolić na zablokowanie reform rządu PiS. Teraz sytuacja wygląda tak, że wszyscy wiedzieli, że ówczesny parlament postąpił niezgodnie z duchem konstytucji, natomiast nowa większość, większość Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc o tym, poszła jeszcze dalej. Obydwie strony wzajemnie oskarżają się o łamanie prawa. Trybunał Konstytucyjny i miejsca w tym Trybunale w sposób ciągły by się zmieniało wraz z upływem kadencji poszczególnych sędziów, ale miejmy świadomość, PiS poszedł jeszcze dalej, poszedł 2, 5, 10 kroków dalej, bo tak naprawdę ten Trybunał Konstytucyjny pozmieniał, powycofywał uchwałami. Prezydent Andrzej Duda nie powołał sędziów, których musiał powołać, natomiast w środku nocy, jeszcze ciemniej było niż teraz, powoływał sędziów niezgodnie z konstytucją wyłonionych przez parlament pisowski. Kontrowersje zdają się nie mieć końca. Spór o Polskę i polską historię toczy się nieprzerwanie. Wracamy do początku, czyli pytania, czy kierownictwo Solidarności było sterowane przez PRL-owskie służby, czyli Lech Wałęsa był agentem? Z mojego punktu widzenia, jestem ekonomistą, nie historykiem, nie jest to pytanie aktualnie najważniejsze. To... Ja powiem panu, dlaczego pytam. Dobrze, bo pan, mam wrażenie, że ucieka przed tym pytaniem. Nie uciekam, bo ja nie mówię, czy był, czy czas, nie był. Natomiast tak, czy to, bo jeśli rzeczywiście był, to wtedy taki scenariusz, że służby specjalne, czyli świetnie zorganizowana na wzór NKWD-owski, PRL-owska służba, przygotowała sobie miękkie lądowanie, spadochron. Znaczy, jeżeli chce się pan, panie redaktorze, bawić w political fiction, no to... Teczka Kiszczaka nie pozostawia wątpliwości, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem. Czy gdyby pan był takim szefem służb i doszedł do wniosku, że o Boże, transformujemy, tak, Jaruzelski i jego ekipa, czy przygotowałby pan sobie miękkie lądowanie, czy powiedział pan, nie, oddajemy wszystko ludowi? Jeszcze raz, panie redaktorze, naprawdę zabawy w political fiction to nie dla mnie. To jeżeli już bym szedł w tym kierunku, to bardziej bym sobie wyobrażał, że obecna ekipa jest ekipą zarządzaną z Kremla. Bolek TV zarządzany przez służby... Jeszcze raz. Ale panie redaktorze, pan nie koordynował uwłaszczenia nomenklatury komunistycznej? Ale pan... Nie czuje pan tego zagrożenia, że gdyby tak było, to rzeczywiście jest groza? Jeszcze raz, jeśli miałbym się bawić w political fiction, to bardziej bym tę akcję osadził współcześnie. Ale co jest bardziej wiarygodne, TW Bolek czy TW Kaczka?
No to ja wiem, że to humorystycznie brzmi, ale to myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Znaczy nie, w tym momencie no to ja już się wyłączam z tych licytacji. Powiem panu, dlaczego tak humorystycznie, ale może trochę poważnie zadałem to pytanie. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy, że mogło dojść do tego, że TW Bolek koordynował uwłaszczenie komunistycznej nomenklatury, to mamy drugie pytanie. Czy ta sama dobrze zorganizowana komunistyczna nomenklatura nie zabezpieczyła sobie swoich interesów w wymiarze sprawiedliwości? Zabezpieczyła czy nie? Jak panu się wydaje? Nie, no to ja nie będę już szedł w tym kierunku, panie redaktorze, to już takie gdybania. Czyli nie obawia się tego, jako obywatel, jako Polak, jako ekonomista, jako człowiek wykształcony, nie obawia się pan tego, że komuniści zabezpieczyli sobie bezpieczeństwo w wymiarze sprawiedliwości, żeby nikt ich nie szarpał, żeby mogli się sami uwłaszczać? Nie, panie dyrektorze, naprawdę, nie chciałbym tu rozstrzygać takich kwestii, które są tak daleko oddalone od wiedzy, którą mamy. Przedstawiciel protestujących uważa, że obecny rząd próbuje oderwać Polskę od Unii Europejskiej, co jego zdaniem jest wbrew racji stanu. My naprawdę nie możemy działać samotnie w tej części Europy, bo jak pokazuje historia, zawsze się to dla Polski źle kończyło. Tutaj należy się mała korekta, bo to współpraca Niemiec i Rosji zawsze się dla Polski źle kończyła. Rząd i prawicowe media odpowiadają na to, że opozycja działa na rzecz obcych interesów, głównie Niemiec i Francji, i że po raz kolejny mamy targowice. Wielka krajowa polityka ma wpływ również na mieszkańców miast takich jak Nysa. Wybory coraz bliżej, więc emocje coraz większe. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.